Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wycieczkę po Zambibarze. Nie pamiętam, co miałem dalej mówić. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po Zambibarze. Zanzibarze, nie Zambibarze. Czyli w wyspie wschodniego wybrzeża Afryki. Więc najlepiej przygotujcie sobie coś do jedzenia, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam. Czekaj, nie może być dwa razy zapraszam. Hakuna Matata. No. Siemanko. Jesteśmy na Zanzibarze. I jest ciepło. Czyli ta woda to była, nie wiem, 200 metrów co najmniej dalej. No ale widać, że tam płytko jest. No. Głęboko, a płytko. Głęboko, a płytko. Daleko, a płytko. Siema! Człowiek, a człowiek! Żółwik! Człowiek! Człowiek! Siemano! Dobrze? Dobrze jest! Dobrze! Fajnie? Fajnie, fajnie! Pierwszy dzień! Jeden miesiąc. Hey, what's your name? Mamy jak ingeresa? Krzysiek! Krzysiek! And you? David! David! My name is Lobany Gebel, I'm going to get a name like Santangaruaki. My name is Pesa. No, yes, much easier. So much. Yeah. So your brother? No, we're just friends from one community. Nice. So you welcome, guys. We are from Kilimanjaro. We working here. We have a Masai na Nyangwake. You know Nyangwake? O, ciekawostka. Tu nie? Tu idzie ziomek z lodówką na plecach, dokładnie drzwiami lodówki i ma na nim magnesy, które sprzedaje. No. Masaj la bedronka. Sam singam bana tak kununua. Bedronka? Bedronka, ja tak. So us coming here for working here to help your son. We should. No problem, we should. Yeah. Bedronka. Bedronka. Dzisiaj bardzo gorąco. Dzisiaj bardzo gorąco. Jest gorąco, oj. No kola, ty. Kola. Czuję, że sobie nogi posmarowali, będzie przesłane. Yeah, you welcome, kolega. So today you're bedronka, yeah? Bedronka. Hey bro. So this la magnet. You see this the frame. La magnet was in the frame. I say like that. We will come back. But I personally don't want to buy anything on the first day, okay? You are here every day or three? Because sometimes we go to town. Okay. Yeah, we have 6 more days, so I think we will meet you again. So, yeah, because I like to buy something for my wife. Oh yes. Ale ja mu powiedziałem, że... Jesteśmy po pierwszym kontakcie z lokalsami. Koledzy już wcisnęli magnesiki. Pierwsze rzeczy zakupione? Mi jeszcze nic. Proszę pana. To się tak nie da. Fajna chmura, ciekawe czy będzie napieprzać deszczem. Ale woda jest aksamitnie niebieska. Jak następny raz będziemy wyłazić, trzeba zrobić taktyczny zwrot gdzieś tam chyba bokiem, żeby ich ominąć. Ale przerąbane, nie? To jest handel na najwyższym levelu. Woda ciepła. Nie tak jak w naszym Bałtyku. I teraz będę się chyba w mokrych laciach. Yeah. Dziko plaża w naszym hotelu. Wysokie palmy oświetlone biczem. Elegancja Francja. I jo. Idący zaraz spać, bo jest już 9 godzina. A jo jest po dniu pełnym wrażeń i jestem wyczerpany. Ale chyba idzie jakoś burza, bo się błysko tam. Teraz tego nie widać.
Ale w Polsce macie z kontenera wszystko. To to jest, będzie zagadka, wohamy. Ładnie pachnie, trochę pachnie jak limonka, ale nie limonka, to to jest. Lemon grass. Trawa cytrynowa. Nie wiem. Dobra, to jest lemon grass po angielsku. Yeah. Po polsku trawa cytrynowa. Ale ładnie pachnie liście. Normalnie w Zanzibarze używamy liście albo odega. Liście ścinamy, gotujemy do gorącej wody i robimy czaj, herbatkę do lemon grass. To jest bardzo dobre. I także trawa cytrynowa to dobry lek na komary. Tutaj robimy balsam trawa cytrynowa, a smaruje i komar oblatuje, tak. To jest lemon grass albo trawa cytrynowa. Dobra? Wszystko rozumiecie? Tak. Dobra, i tutaj mamy drzewo, ale normalne drzewo produkuje kwiat, które wygląda jak orchidea, ale nie orchidea. I potem kwiat produkuje owoc, trochę wygląda jak liść, ale nie liść, co to jest. Ale po środku wygląda jak granat. Zobaczcie po środku. Jak granat po środku. Co to jest? To dla dziewczyna, dla buzy, dla ust. To jest śminka po polsku. Drzewo śminkowiec. Drzewo śminkowiec. Babcia używała do malowania usta, ale teraz używamy jaki barwi. Czerwony trochę. Taki cyklaster. Tak. Tak jest. Zobaczcie asystent 007. Czy maluje? To się nagrywa. Franka maluje. No dawaj. Ja się maluję. Dobra, normalnie zerywamy, szuszemy, kuleczki robimy ten proszek, proszek dajemy do jedzenia. To nie daje smaku, tylko kolor daje do jedzenia. Tutaj robimy tandoori masala, kurczaka masala, ryba masala, dlaczego żółta kurkuma, dlaczego czerwony, dajemy to. Dobra? Dobra. Dalej idziemy. Trochę kwiat pachnie jak jaśmin, ale nie jaśmin. Tutaj mamy kwiatki. Wochamy i zagadki. Jakie proszę. Co to jest? Jaśmin? Nie. Patchouli? Nie. Truskawka? Nie. To jest ilangi-langi. Ilangi-langi pachnie trochę jak jaśmin, jak patchouli. Normalnie Europa, oni robią perfumę, nazywa ten Chanel numer 5, tak? Ale tutaj na Zanzibarze robimy tak samo perfumy, ale to jest naturalne, Chanel numer Z. Z to Zanzibar, zero to jest naturalne. A tutaj dziewczyna robi balsam z ten ilangi-langi, medło, perfumy i olej. A potem dziewczyna dają on kolega, on bez tłumaczesz i sprzedawca. Dobra? Dobra. Dziewczyna robi olej z ilangi-langi, jasmini, patchouli, cinnamon, imbir, wanilia. And please, to wohamy. Kardamon. To jest kwiat kardamon męski. Dobra, tutaj mamy roślinę, ale normalne rośnie jak pnącze. Jak pieprz, jak i marakudzia i to tak samo. Co to jest? Produkuje kwiatki jak i orchidea i zapylamy ten manualny. Trudna robota to. Co to jest? Wanilia. Brawo. To jest wanilia, ale teraz nie ma owoc, nie ma kwiat, teraz nie ma sezamu, ale kwiat, nie, jak nazywa ten, liście nie pachnie jak wanilia, tylko laska pachnie jak wanilia. I normalnie zapylamy ten manualny i ten produkuje ten laska, wanilia, kiedy duża będzie żółta, zerywamy, suszymy, będzie czarny i pachnie rewelacyjnie. Wanilia dodajemy do deserów, do herbatka, ciasto, lodi, słodkie gotowania, tak. Także robimy ten cukier wanili. Waniliowy, tak. To jest wanilia, dobra? Okay. Dobra, wąchamy liście, wygląda jak fikus trochę, ale nie fikus. Trochę, ale nie. Pachnie jak grzanca, jak grzanie. Co pachnie jak grzanie? Goździki. Tak jest. Tak, i liście pachnie jak goździki.
goździki, goździki. Na drzewie takim dużym. No tu. Dobra, to jest goździki, ale teraz nie ma sezonu. Ale normalnie produkuje ten owoc, mały, czerwony. Zrywamy, suszemy, będzie czarny. Pachnie rewelacyjnie, ale liście nie ozywamy, tylko wąchamy liście, okej? Okay? Goździk jest bardzo dobry na ból zęba, dobry na choroba, tak jak nazywa, choroba moryska, na ból brzucha. Tutaj mówimy, goździki z paczki nie ma straczki. To jest goździki. A to gdzie bardzo popularne goździki. I robimy olej goździkowy, to na ból zęba albo na masaż to dobre. Goździki. Okej, okay, tutaj mamy ten kolega, znaczy drzewo kokosowe. On śpiewa piosenka Jumbo Jumbo, Hakuna Matata. Możecie nagrywać teraz, nie ma problemu. Okej? Okej. Halo? Halo? Jumbo Jumbo? Jumbo Jumbo. Habari gani? Zuri sana. Hakuna Matata. Okej? Okej. Hakuna Matata, karibuni wazee.
pendeza, wewe kidomo na pua, wewe kasoro kidogo, wewe mena kusukuma, wewe kimeni pendeza, wewe kidomo na pua, wewe kasoro kidogo, wewe mena kusukuma, wewe Może się dorwę. Thank you. Jeszcze idzie na biurę. Co to jest? Na pniu rośnie owoc. Na pniu rośnie, co to jest? Puba. Puba? Tak. Puba, buba? Puba, buba. To jest jackfruit po angielsku. Po polsku helbowiec albo bochenkowiec. Normalnie rośnie dużo, jak 10 kilo albo 20 kilo. Po środku kupuje ten nasionki białe i miąższ żółta. Normalnie jemy ten miąższ żółta. Smakuje jak mango, banana, ananas. To bardzo słodki. Dobra? Trochę smakuje jak huba buba, jak guma balonowa. I także bez po środku gotujemy i smakuje jak bób. Dobra? Jak bób smak. A na Zanzibarze mamy ten jackfruit, Amerykanie mają Jack Daniel, to inaczej. Przepraszam. Mamy kuleczki. Kuleczki zielone. Co to jest? Zielone nie dojrzałe. Kiedy dojrzałe będzie czerwone. Co to? Lubicie, pijecie w Polsce? Nie, kawa. To jest drzewo kawowe po polsku. Ale normalnie ta kawę produkuje kwiat, który wygląda jak jaśmin. Pachnie jak jaśmin, trochę jak patchouli. Normalny kwiat kawy używamy do rozbijania olej, balsam i mydło. I także kawa, kiedy będzie czerwone, zerywamy, suszymy, palone i pachnie rewelacyjnie. Ale tutaj na Zanzibarze mieszanka kawa, robimy kawa cynamonowe, kawa kardamon, kawa imbiry, kawa wanilio. Ale moja mama robi kawa bananowa. To jest rewelacja albo zajebiście. Dobra? Dobra. Dobra, tutaj mamy drzewo. Normalne drzewo produkuje kwiaty, które wygląda jak różowe, ale teraz nie ma owoc, nie ma kwiat, ale mamy dojrzały owoc. W Polsce macie, ale z kontenera. Dobra? Co to jest, będzie zagadka. Zielone to dojrzałe, żółte to dojrzałe, zielone nie dojrzałe, a smak trochę jak agresz. I bardzo dobre na witamina C i trochę wygląda jak gwiazda. Co to jest? To nazywa karambola. Znacie karambola? Nie. To jest karambola, ale nie karambol. Okay? Normalne dojrzałe to trochę słodki. Jemy surowe jak owoc, robimy sok z karambola. To bardzo dobre. I także to dobre na kaca. Kilogram. Dobra, tutaj mamy rośliny, normalnie używamy kozę albo bulba. Żółte, wygląda jak marchewka, ale nie marchewka. I trochę liście pachnie jak marchewka. To jest po angielsku turmeric, po angielsku, po polsku kurkuma. To jest kurkuma, tak, ale kurkuma nie używamy ten liście, używamy bulwa, kozeń, żółta, a wygląda jak marchewka, zerywamy, suszymy, robimy proszek i proszek dodajemy do jedzenia. To nie daje dużo smaku, tylko kolor, tak. Tutaj robimy curry, curry to jest mieszanka przyprawa, ale dlaczego żółta kurkuma dodajemy po środku? Tutaj robimy tandoori masala, kurczaka masala, dodajemy kurkuma trochę po środku. Ale bardzo dobre na raka, to jest antyrakowe. Także dziewczyna tutaj robi kurkuma medło, gwoździki, z papaja medło, bardzo dobre na trądzik. Dobra, tutaj mamy drzewo. Normalne drzewo nie produkuje owoc, a nasiona, tylko kwiat, tylko liście używamy. Co to jest? Liście. To wygląda jak akacja, ale nie akacja. To dziewczyny używają dużo. Do włosy, brwi. Brawo, to drzewo henna. Ale henna normalnie ten liście zerywamy, suszymy, będzie brązowe, robimy proszek, dodajemy ten woda albo citryna sok i dziewczyna używa jak tatuaże, tak? I tutaj mówimy, henna liście tatują zajebiście. Tak, to jest henna.
To jest małe karambola, to nie rośnie dużo. A to bardzo dobre na ten. Na kaca. To jest bardzo paszne, to jak limonka trochę. To nie rośnie dużo, trochę, ale paszne. I robimy, tak, spróbuję. Robimy kiszona z tego. Jakieś, kiszona. Albo sałatka, albo kiszona. Jak ogórek trochę. Dobre. No, właśnie jak cytryny. Małe karambola. Tylko razy 10. Dobra, a do góry tam mamy owoc. Trochę wygląda jak durian. Znacie durian? To śmierdzi. Durian to jest bardzo śmierdzi, ale to jest to inaczej. To nie śmierdzi, to bardzo dobry owoc. Jak się nazywa to? Macie ideę, co to jest? Smoczy owoc? Brawo! To jest, to nazywa smoczy owoc o graviola. Po środku ma ten kuleczki jak nasiona czarne i biały miąższ. Normalnie jemy ten biały miąższ. Bardzo słodki, jemy surowy, robimy sok z smoczy owoc i to bardzo dobre ten antyrakowe. To jest smoczy owoc. Ta, mamy dzisiaj, będzie ten, nie ma problemu. Dobra? Wszystko rośnie samo pnącie, ale inaczej proces. Zielone to świeże, zrywamy zielone, wkładamy do gorącej wody, tuszemy na docienie, to jest zielone. Zielone na słońce będzie czarne. Kiedy dojdzie, będzie czerwone. Zrywamy czerwone, wkładamy do gorącej wody, obijamy ten skóra, tuszemy na słońce, będzie białe. Zielone robimy czarne, czerwone robimy białe. Ale które mocne? Czarny pierwszy. Które najdroższe? Białe. Białe robimy tylko chai masala. Masala to jest mieszanka, przeprawa, tak? Ale czarne dodajemy do kare, do zupa, do ryba, do inne gotowania. Okej. Okay? Zielone tylko dodajemy do sałatki, do spanak i także uciekaj, gdzie pieprz rośnie. Ja nie wiem, daleko rośnie. Zanzibar albo Polska, tak? To jest pieprz. I odega to smaku jak pieprz. Odega używamy do odświeżenia oddechu tylko. Dobra? Dobra, tutaj mamy rośliny bardzo małe, malutkie, ale bardzo super. Kwiatów zobaczcie, tak, fajnie kwiatów, ale dotknij, jak zobaczcie. Zameka się, zobacz. Ale dotknij. To był fajny. Dotknij trochę, nie ma problemu. Nie ubliżę. Uważaj. Co to jest? Mimoza. Brawo, to jest mimoza. Albo po angielsku touch me not. Nie dotykaj mnie. Ale dotknij, nie ma problemu. Okay. A mimoza, normalnie nazywamy ten kozen. Kozen z mimoza, a pieprz zielony, z trawa strunowa, robimy herbatka. To bardzo dobre na astma. Ale mój asystent, mój kolo, on umarł, nazywa się Sław Niemena, on śpiewa piosenka dla mimoza. Mimoza mi jeszcze się zaczyna, złotawa, krucha i miła, to je na dziewczyna. To jest mimoza, dobra? Także tutaj mamy rośliny, normalnie produkuje kwiat, wygląda jak orkidea. Kwiat nie pachnie super świeże, ale usiszona pachnie zajebiście. Liście pachnie jak amol trochę. Co to jest? Będzie zagadka. Jak amol. Zobacz kolega, wygląda jak nie dał trochę. Moja kolega po polsku nie rozumie. Nie dotyka. Tak nie, ale dotknij. Co to jest, jak amol pachnie liście? To jest kardamon. Ale to jest dziki kardamon, nieprawdziwe, prawdziwe potem zobaczymy. To jest dziki, normalne, to jest jak męski i żeński. Męski
produkuje owoc. Męski nie produkuje owoc. To jest męski. Normalny męski produkuje tylko kwiat, zrywamy, używamy do rozbijania olej, balsam i mydło. I pachnie rewelacyjnie. Ładnie pachnie. I tutaj mamy drzewo. Dużo drzewo. Dobrze. 007. Chodź tu. 007 wygląda jak pedał trochę. On ma szminka. On ma szminka jak pedał. Słuchajcie. Tutaj mamy drzewo. Drzewo produkuje ten owoc. To jak owoc. Malutki, małe. I będzie dużo i żółte. I po środku wygląda jak biedronka. Biedronka. Co to jest, wygląda jak biedronka? Biedronka. Przeprawa, wygląda jak biedronka. Co to jest? Zobaczcie po środku, jak fajnie. Przepiękne. Moja mała biedroneczka. Małe, ale super. Małe, ale rewolucja. Tak, małe, ale wariat. Tak. Co to jest? Macie w Polsce, używacie dużo, ale macie uszyszona, brązowe. Szafran? Nie. Kasztan? Nie. Gałka muskatułowa. Brawo! To jest gałka muskatułowa. Albo po angielsku nutmeg, po polsku gałka muskatułowa. Ale gałka, normalnie nie używamy ten owoc. Owoc używamy jak nawóz. Używamy ten, a czerwony, jak plastikowe, używamy do rozbijania perfumy, Chanel. Ok? Gałka ten po środku, suszemy, ścieramy na proszek. Proszek dajemy do kary, do zupa, do ryba, do drinków dodajemy ten gałka muskatułowa. Ale przepraszam, w Polsce używacie dużo do flaków, tak? Sos bechamel flaków, tak? Bechamel sos, tak? I na Zanzibarze dziewczyna używają gałka muskatułowa jak afrodyzjak dla dziewczyna, albo narkotyczne, albo narkotyczne. To dobre na dziewczyna. Dziewczyna robi owsianka z gałka muskatułowa, piją, potem 5 minut dobre na barabara. Albo na bunga bunga. To dla dziewczyny na barabara, dla chłopów na barabara. Barabara inaczej po polsku i swahili. To inaczej. Bunga bunga. Tak, bunga bunga, tak. Alucinogenne albo narkotyczne. Tak, dla dziewczyna. Dla chłopak potem zobaczymy. Okay? Nie na raka, nie na kaca, tylko na męską. Na męskim mamy tam. Gimbir, tak. Tak. Michałowi cały krzak. Z korzeniem. Z korzeniem. Małpa. Małpa? To jest kwiat banana, małe banana. Tu. Ale na Zanzibarze mamy 17 rodzajów bananów. Mamy plantain, mamy czerwony, mamy ten kigwa banana, gigi banana, teze banana. Ale to ma banana do jedzenia i do gotowania, tak? To do jedzenia surowe, jak owoc, tak? Kiedy będzie żółta, zrywamy i jemy. To bardzo dobra. I męski kwiat, mamy żeński kwiat i męski. Żeński produkuje owoc, męski nie produkuje owoc. Męski kwiatki gotujemy, robimy sałatki. I liście z bananu używamy jak parasol i jak folia do pakowania, tak? Jedna kiszki, jedna owoc. Dobra? Normalne, jedna drzewo, używamy liście, kora i kozy. Inne pachnie, inaczej pachnie. Liście pachnie gwoździki, kora pachnie jak szarlotka kora i kozy pachnie jak amor. Co to jest? Brawo, brawo. Drzewo cinnamonowe po polsku. Ale kora pachnie rewelacyjnie. Ładnie pachnie kora. To jest coś poprawne. Michał, ty jest po kolei wszystko. Taki cwany byłeś. Taki amol taki miętowy. Taki amol taki miętowy, nie? Taki amol miętowy, nie? Albo Wik, o. O, tak, Wik. No, Wik jest z tymi korzeniami. Aha. No, bo taki ma zapach właśnie. Taki tak, jak Wik. Dobra, liście cynamonowe pachnie jak gwoździki. Liście cynamonowe normalnie robimy ten, herbata. Kora cynamonowe, obieramy ten kora. A potem 5 miesięcy, kora odrasta tutaj. Rozumiecie, tak? I kora cynamonowe suszemy na słońce, samo się zwija jak laska cynamonowa. Używamy laska albo proszek, dodajemy do serów.
do herbatka, często lody, mleko, tak? Okay. I tutaj robimy rice pilaf, dajemy cynamon w środku, bardzo dobre. Guma cynamonowa to bardzo dobre, okej? Okay? Ale kozę cynamonowy pachnie jak amor, pachnie jak wik. Dobra? Ale kozę cynamonowe bardzo dobre na... Katar. Zato, katar albo zatoki, tak? Kozy cynamonowe dodajemy do grącej woda i inhalat na zatoki, na katar, tak? Także kozy cynamonowe, kokos olej gotujemy razem, robimy balsam, ten balsam smaruje tutaj, tu, jak rozgrzewające, to dobre na gile. Dobra? Drzewo cynamonowe, nic nie marnujemy jak świnia, całe drzewo używamy. Nic nie marnujemy jak świnia, całe drzewo. Dobra? No, to cynamon. Dobra, tutaj mamy drzewo, liście trochę jak i plastikowe i produkuje kwiatki malutki, małe i potem będzie owoc, zobacz, to malutki, jak i ogórek, tak? Jak ogórek owoc i kiedy drzewo będzie żółta i to jest kakaowiec. Kakaowiec, czekolada. Kakaowiec, tak. Kiedy drzewo będzie dużo i po środku ma ten kuleczki, ale to jest bardzo gorzki, tak? Czujemy na słońce i robimy gorącą czekoladę tutaj. To jest drzewo kakaowiec. Albo kakao. Kakaowiec. Tutaj mamy roślinę, trochę wygląda jak bambu, ale nie bambu. Normalnie używamy ten kozę. A to jest tangawizi po swahili, po angielsku ginger, po polsku imbir. Ale imbir kozę używamy, tak? Zerywamy, suszymy ten, robimy proszek i proszek dajemy do jedzenia. Dodajemy do herbatka, ciasto, lodi, do curry, do zupa. A imbir bardzo dobry na gardło. I także dobre na choroba morska gimbir, to bardzo dobra. I tutaj mówimy kozyn dobry na kozyn, to dla chłopak. Dobra? Gałka dla dziewczyna to dla chłopak, kozyn dobry na kozyn. Dzień Michał, ty coś dla ciebie. Dobra, to jest ananas? Aloes. To jest ananas. Aloes. Aloes. Normalnie produkuje owoc tu. Wygląda jak berło. Co to berło? Berło ananas. Berło ananas. Nie ananas, to jest aloe. Brawo. To tylko żartuję, nie mam problemu. To jest aloe. Aloe, normalnie używamy ten gel po środku, ale gorzki. A na Zanzibarze robimy aloe ten balsam, dobry na włosy, skóra, na usta, do picia, to bardzo dobre. To jest aloe vera. Tutaj robimy balsam, to dobry na włosy. To dla niego na włosy. Gwarantowane. Do picia aloe. Dobry na ból brzucha. Dobra, tutaj mamy lokalny kanapa. Chodzi. Jak się teraz chodzi? Jak przyjedziesz teraz do domu, to... Najnowsza moda. Nowe trendy. Duży telefon, nie? No właśnie. Znajdujemy się właśnie w kamiennym mieście, które zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. W środku znajdziemy prawdziwą mieszankę kultury arabskiej, indyjskiej, europejskiej i afrykańskiej. Miasto charakteryzuje się wąskimi uliczkami, przez które nie da się przejechać samochodem. Dlatego transport odbywa się pieszo, na rowerach lub motocyklach. Jak tu jest cudnie. Tu jest zajebiście, tu wieje wiatr. Thank you.
Dużo ludzi. Wszyscy chcą coś sprzedać. A oni robią woda z bambusa. Polskie gołębie. Wszyscy łażą jak chcą, wszyscy jeżdżą jak chcą. Więc trzeba na wszystko uważać. Kaj idziesz? Jak idziesz? Po co idziesz? Na kogo patrzysz? Żeby czasem nie chciał ci wcisnąć koszulki, bransoletki albo jakiegoś innego dziadostwa. Ale jest fajnie, bo jest ciepło. Choć trochę za ciepło. Śmierdzi rybą. Chyba je tu sprzedają. Wygląda to na rybny targ. Jest to niesamowite w takiej temperaturze. Idzie umrzeć. A widać, że robimy tu postój. To nie jest dobry pomysł. Ale cóż. Dobra, ekipa, słuchajcie. Okej. Ze względu na bardzo ruchliwą ulicę w tym miejscu, pozwolę sobie tutaj wyręczyć Radka i powiedzieć za niego, co się właśnie dzieje. Jesteśmy właśnie na Darajani, czyli największym targu w całym kamiennym mieście. Jak później zobaczycie, targ został ostatnio wyremontowany, jednak nie dajcie się zwieść, jest to najstarszy targ na całym Zanzibarze. Pierwsza część tego targu została zbudowana już w 1904 roku. Od tej pory targ jest czynny codziennie, od rana do wieczora. Możemy na nim znaleźć wszystkie rodzaje owoców morza, warzywa, przyprawy czy mięso. A teraz wejdziemy do środka, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jednak wycieczka nie będzie zbyt długa, ponieważ zapach, który unosi się wokół, no, nie należy do najprzyjemniejszych. Idziemy obejrzeć ryby. To może nie być dobry pomysł, ale trzeba to spróbować. Bo już tu więcej mnie nie będzie. I wleźliby na tork. Jest tu niesamowicie. No to ty pierwszy tak przyzwyczaił się nos chyba. Tak jak mówię. No. Teraz dochodzi. Płaszczka. Białe. Ale płaszczka i rekiny mięso mają białe. No. Tak. Jest tak jak uciek. Wali jak w selgrosie na rybnym. Rekiny. Kilka trudnych momentów, ale nie było tak tragicznie. Tutaj na Zanzibarze cały czas, jak rządzili Oman Arabów, oni przywieźli tutaj muszli do Zanzibaru i zatrudnili tak ludzi w bankach, sklepach, portach i tak dalej i zaczęli po prostu tutaj mieszkać. I dlatego w tym momencie też był prezydent rodziny. Tak jest, oni zbudowali swoje budyny, ale kilka lat temu tam w Indii byli tam słonie. Jak było lato, też nie padało, słonie szukali wody do środku domu. W środku domu szukali wody. Mogli otworzyć drzwi z głową i mogli wejść do środka, żeby szukać wody. Ale ludzie, jak byli na to zwyczajni, oni zaczęli używać bardzo ostre igły na drzwi, tak jak protekcja dla słonia, bo jak strają się tworzy, nie da rady, bo bardzo boli na głowie. To samo, tutaj bo mieszkali te Hindusi, budowali swoje domy i tutaj na drzwi pokazali nam te kolce, bo to dla nich było tak jak tradycja. Jak kogoś buduje nowy dom, to wtedy
tylko na przodu będzie drzwi z tymi igłami, w środku są normalne, zwykłe i małe drzwi. Tak jest, jeszcze tutaj do góry jest tam ten symbol z zwierzętami, widzicie? To symbolizuje moc i bogactwa. To znaczy, tutaj mieszkała rodzina królewska. Pan Kaszora zbudował ten dom, miał duże kapusty. Ale teraz mieszkają za zwierzętem zwykłe, tak jak razy, bez kapusty, maciakowały. Tak jest. Ale takie drzwi było tak wielkie i zrobione z machonem. I dlatego od tego czasu kolonizacji do dzisiaj Karwice nic nie zabił. Jest bardzo, bardzo otwarty, bo z machonem. Takie drzwi z tymi kosami wszystko będzie kosztowało prawie 2000 dolarów albo 2500. Jak będzie z tymi kosami i z machonem, albo jak inne słabo drewno, to będzie to po prostu tak. Tak jest. Jak chcecie kupić, dajcie znać. Dobra, robimy foto. Dalej idziemy zobaczyć arabskie drzwi. Ale to były drzwi indyjskie, teraz jedziemy do arabskich. Dobra, bo nie symbolizuje przeprawę, ale jest bez kolców. Nie ma kolce, te igły metalowe. Ale obok, patrzcie, mają symbol łańcuch, widzicie? Symbol łańcuch. To symbolizuje Oman Arabów, oni byli handlarzami, niewolnikami. Dlatego na drzwi pokazali ten symbol. Jak na drzwi widać symbol łańcuch, to znaczy właściciel dom też jest właścicielem niewolników. Mieli swoje. Jak zwykła rodzina mieszka, to wtedy nie pokazują łańcuch. Ale jak pokazują łańcuch, to znaczy mają swoje. Niewolnicy też mogą sprzedać tych niewolnicy. Jeśli tam do góry jest napis po arabsku, widzicie? Tam nad numerem, tak? Po arabsku. To tam piszą bardziej imię właściciela. Niektórzy tam pisają nazwę Bogu i tak dalej, ale bardziej to piszą tam imię właściciela. To znaczy, w tym momencie przedwia już ma wszystkie informacje, jaka rodzina mieszka, jak będzie ten symbol łańcuch. I jeszcze jak ma na imię właściciel dom. Tam do góry jest napisu po arabsku, jak umie się też po arabsku. Ale jak widzicie, ma dwie strony, te drzwi, prawo i lewo. Ludzie mówią w tym czasie kolonizacja, jak tutaj mieszkali te Arabów, symbolizowało na prawo to było miejsce wyjścia dla mężczyzn i na lewo to wyjścia dla kobiet. Niektórzy ludzie tak mówią. Tutaj jest drzwi arabski, ale bez łańcuch, a tutaj z łańcuchem, ale tam jest też to drzwi arabski, ale bez łańcuch. To znaczy tu zwykła rodzina, a tutaj rodzina królewska. Dobra, ale troszeczkę jest małe, nie tak jak tamte drzwi indyjskie, ale też z machonem zrobione i dlatego to samo tak jak tamte. Bardzo twarde, nic nie zepsute, ale kosztuje 1000 plus dolarów, jak będzie z machonem. Ale jak inne słabe drewno, 700 albo taniej. Dobra, foto robimy i stąd idziemy tam na miejsca, gdzie dużo ludzi u nas się spotkają po pracy. Nazywa się Joe's Kona. Zamiast do baru, to tam się spotkają, kawy piją, gadają, rozmawiają. Chodźcie zobaczyć. Jeszcze tutaj kupują, piją, ale jeszcze tam do góry, tam ten zamek, widzicie? Tu jest telewizor, tylko teraz zamknięte, bo za wcześnie. Później tam otwierają, oglądają piłkę nożną, mecz. Może być Bundesliga albo La Liga i dlatego u nas Lewandowski jest bardzo znany niż waszego prezydenta. Bo lubimy tak. A to prezydenta nie ma, to naszego poznawca. Kościół katolicki został zbudowany przez Francuzi misjonarze w czasie kolonizacji, to znaczy 1893 do 97. Przez 4 lata zbudowane. I znany, popularny, tak jak Święta Józefa Kościół, to był pierwszy kościół w kamiennym mieście. Ale teraz są dwóch. Tutaj jest pierwszy, a drugie jest tam, widzieliśmy ten Anglikan. Tak, tutaj jest otwarte w niedzielę i ludzie modlą, jak zawsze. Jest normalne i działa, ale patrzcie, tam obok jest ten meczet, tak jak tam widzieliśmy. Tutaj ten symbol symbolizuje, u nas na Zanzibarze mamy tolerancję religijną, czyli ludzie nie mają między nimi problemu. Tam modlą 5 razy dziennie muzułman, a tutaj raz w tygodniu chrześcijan i nie ma problemu. Ale i teraz tutaj na Zanzibarze już dużo rodziny mamy, może być żona muzułmanka, a mąż chrześcijanin, ale wtedy mieszkają bez problemu. Ale ślub nie będzie w meczecie ani w kościele, ale też nie będzie na plaży.
Tak ona cywilny, ale nie. Cywilny sztyw, ale nie na plaży. Dużo są takie rodziny. To są ludzie na spokojnie, żyją i mieszkają w skrobie. Tak. Dobra, robimy foto. Stąd idziemy do tego domu Frediego Grego. A. W tym miejscu 5 września 1946 roku urodził się wokalista grupy Queen, znany jako Freddie Mercury. Znalazłem was w końcu i jesteśmy, nie wiem gdzie jesteśmy, kurwa co to jest, a tu już jest Belweder, dobra.